Nowy Jork, rok 1991. W biurze znanego amerykańskiego magazynu siedzi piękna kobieta o długich czarnych włosach i patrzy w najdalszy kąt pokoju. Leży tam ogromny stos zamkniętych kopert. W ciągu ostatnich kilku miesięcy otrzymała około 10 tysięcy listów z całego kraju. Ludzie wysyłają je do niej każdego dnia. Ktoś puka do drzwi. Młody mężczyzna informuje, że przyszła nowa korespondencja. Daje kobiecie kolejną paczkę listów i wychodzi. Dziewczyna otwiera jedną z kopert i natychmiast odrzuca ją na bok. Jesteś kozą, napisano w liście. Kobieta otwiera kolejny. Zupełnie się mylisz, nie powinnaś tu pracować. Dla tej kobiety to nic nowego. Odrzuca nową partię listów w kąt. Każdy z nich jest adresowany do niej, Marilyn Vos Savant, najmądrzejszej kobiety na świecie. I wszystkie zawierają gniewne i nieprzyjemne komentarze. Ale żeby zrozumieć, o co w tym chodzi, musimy cofnąć się o 35 lat. Jest rok 1956. Gazety we wszystkich Stanach piszą o nowym rekordzie w teście IQ i o najbardziej inteligentnej osobie. Mieszkanka St. Louis w stanie Missouri uzyskała najwyższy na świecie wynik w teście. Uważa się, że jeśli ktoś zdobędzie więcej niż 140 punktów, jest bliski geniusza inteligencji. Albert Einstein miał IQ wynoszące 160 punktów, Leonardo da Vinci 180 punktów, a Isaac Newton 190. Marilyn Vos Savant z Missouri uzyskała natomiast 228 punktów. Oczywiście wielu wątpiło w jej geniusz. Wszystkie testy na inteligencję mają podobne zadania i zagadki. Można przez długi czas trenować na codziennych testach i nauczyć się, jak zdobywać maksymalną liczbę punktów. Tak właśnie myślano o Marilyn. Niewiele osób wierzyło, że uzyskała tak wysoki wynik już przy pierwszej próbie, ale wszystkie wątpliwości zniknęły, gdy okazało się, że miała zaledwie 10 lat. To mało prawdopodobne, że w tak młodym wieku trenowała przez lata, aby uzyskać wysoki wynik. Była to więc sensacja. Dziewczyna szybko stała się sławna, a jako osoba dorosła zakwestionowała skuteczność testów IQ. Inteligencja jest skomplikowana i nie da się jej zmierzyć za pomocą serii zagadek logicznych. W 1986 roku Marilyn Vos Savant została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako posiadaczka najwyższego IQ na świecie. Jej rekord został pobity w 1990 roku, ale wówczas zaprzestano również publikowania wyników mistrzów testów IQ z tego samego powodu, który podała Marilyn. IQ nie jest jedynym wyznacznikiem bystrości umysłu. Ale wróćmy do naszej historii. Jako nastolatka Marilyn zaczęła pisać artykuły do gazet i czasopism. Później zaczęła studiować filozofię na uniwersytecie. Marilyn wybrała też ścieżkę kariery ze względu na swojego przodka, słynnego austriackiego fizyka i filozofa. Choć rodzice chcieli, by wybrała bardziej praktyczny zawód, ona wierzyła, że rozwinięty umysł można odziedziczyć, dlatego szukała mądrej osoby, z którą w przyszłości stworzy rodzinę. Kiedy skończyła 20 lat, porzuciła studia, ponieważ jej rodzice otworzyli własną firmę. Zaczęła im pomagać i odkryła swój główny talent – umiejętność zarządzania projektami i przepływami pieniężnymi. Nigdy jednak nie aspirowała do tego, by dzięki tej umiejętności zbić fortunę. Marilyn chciała pomagać ludziom i działać na korzyść całej ludzkości. Lubiła też pisać, dlatego w latach 80. wyjechała do Nowego Jorku, aby zostać pisarką. W tym czasie była już dość znaną osobą, więc nie miała problemu ze znalezieniem pracy. Jeden z magazynów zaproponował Marilyn pracę na pełen etat. Wkrótce otrzymała w czasopiśmie osobną kolumnę o nazwie Zapytaj Marilyn. Czytelnicy codziennie przysyłali jej pytania na temat logiki, a ona udzielała im odpowiedzi. Słynna felietonistka do dziś prowadzi tę kolumnę. Jednak pewnego dnia w 1990 roku Marilyn zwróciła przeciwko sobie ponad 10 tysięcy osób, w tym znanych naukowców. A wszystko to z powodu jednej zagadki logicznej. Pewien czytelnik zapytał Marilyn o opinię na temat paradoksu Montego Halla. Była to dobrze znana zagadka, o którą niektórzy naukowcy wciąż się spierają. Wyobraź sobie, że bierzesz udział w programie telewizyjnym, w którym możesz wygrać nowy samochód. Stoisz przed trzema zamkniętymi drzwiami. Za dwojgiem z nich są kozy i tylko w jednych drzwiach znajduje się samochód, który jest nagrodą. Masz jedną próbę, aby wybrać właściwe drzwi. Mówiąc prościej, twoje szanse na wygraną wynoszą 1 do 3.
W myślach już zdecydowałeś, które drzwi chcesz wybrać. W tym momencie gospodarz programu otwiera jedne z nich, a w środku siedzi koza. To nie były jednak te drzwi, które chciałeś wybrać. Zostało ci więc dwoje drzwi. To znaczy, że teraz szanse wynoszą 1 do 2. Czy powinieneś zmienić zdanie i wybrać inne drzwi? Marilyn odpowiada, że tak. Jeśli zmienisz drzwi, twoje szanse wzrosną do 2 na 3. Jeśli tego nie zrobisz, nadal będą wynosić 1 na 3. Zawsze powinieneś zmienić początkowy wybór, aby podwoić swoje szanse. Na pierwszy rzut oka taka decyzja wydaje się nielogiczna. Jak to możliwe, skoro pozostało dwoje drzwi, a tylko za jednymi z nich kryje się samochód? To oczywiste, że szanse na wygraną wynoszą 50 na 50, ale Marilyn uważała inaczej i wielu osobom nie spodobała się jej odpowiedź. Naukowcy, nauczyciele, pracownicy różnych dziedzin i w różnym wieku wysyłali jej listy z wyrazami oburzenia. Ktoś nawet nazwał ją kozą. Ludzie poprosili, aby zamknąć jej rubrykę i zwolnić Marilyn z pracy w czasopiśmie. W rezultacie kobieta otrzymała ponad 10 tysięcy krytycznych listów. Ktoś stworzył nawet specjalną stronę internetową, na której ludzie mogli kwestionować wszystkie odpowiedzi Marilyn. Na szczęście naukowczyni się tym nie przejmowała. Nadal pracowała i brała udział w programach telewizyjnych, w których udowadniała ludziom swoją rację. I wkrótce odniosła sukces. Na początku wierzyło jej tylko 8% czytelników, a w 1992 roku liczba ta wzrosła do 56%. Filozofowie, matematycy, profesorowie i naukowcy opowiedzieli się po stronie Marilyn i przeprosili za swoje gniewne listy. Ale nawet teraz, gdy problem został rozwiązany, wiele osób nadal o nim myśli i próbuje znaleźć nową odpowiedź. Paradoks Montiego Halla stał się jedną z najczęściej dyskutowanych zagadek w teorii prawdopodobieństwa. Przeprowadzili symulację zadania na komputerze, pobrali wszystkie dane i otrzymali tę samą odpowiedź, której udzieliła Marilyn. Właściwe rozwiązanie wydaje się skomplikowane, ale w internecie można znaleźć wiele prostych wyjaśnień. To niesamowite, że Marilyn rozwiązała tę łamigłówkę tak szybko, podczas gdy cały świat myślał, że odpowiedź jest inna. Kobieta napisała kilka książek zawierających jej odpowiedzi na najbardziej skomplikowane i ekscytujące pytania, które nadsyłali jej czytelnicy. Publikowała również artykuły naukowe z dziedziny matematyki i logiki. Oprócz paradoksu Montiego Halla rozwiązała także inne skomplikowane zadania, które wzbudzały wiele kontrowersji. Marilyn zawsze chciała znaleźć inteligentnego męża, aby jej potomkowie też byli uzdolnieni. Po dwóch nieudanych małżeństwach w końcu poznała naukowca o IQ wynoszącym 184 punkty. Jego głównym osiągnięciem było wynalezienie sztucznego serca. Założył własną firmę, a Marilyn zaczęła w niej pracować jako dyrektorka finansowa. Ich przedsiębiorstwo zajmuje się badaniem problemów z sercem i opracowuje technologie, które ratują życie tysiącom ludzi. Obecnie Marilyn ma ponad 70 lat. Nadal odpowiada na pytania czytelników, pisze książki i pomaga w prowadzeniu firmy. Wiedzie spokojne życie i nie chwali się swoim tytułem najinteligentniejszej kobiety na świecie. Dlatego tak niewiele osób o niej wie. Wykorzystuje swoją inteligencję w mądry sposób i dzięki temu jej się powiodło. A trzeba pamiętać, że osiągnięcie sukcesu może być trudne nawet dla ludzi o błyskotliwych umysłach. Rzecz w tym, że wysokie IQ nie jest gwarancją szczęścia. Istnieje nawet powiedzenie, że im jesteś mądrzejszy, tym bardziej smutny się stajesz. Każdy geniusz potrzebuje również inteligencji społecznej. Daje ona wiedzę na temat właściwego zachowania w miejscach publicznych i umiejętnego prowadzenia rozmów. Wiele osób intuicyjnie rozumie, co czuje rozmówca. Dzięki temu wiedzą, jak i kiedy zadać właściwe pytanie oraz udzielić właściwej odpowiedzi. Jednak dla niektórych geniuszy jest to trudne zadanie. Załóżmy, że ktoś tworzy wyjątkowe rzeźby, ale nie wie, jak je właściwie sprzedać. W rezultacie za życia rzeźbiarza ludzie mogą uważać je za kiepskie. Utalentowani muzycy także często nie robią kariery z powodu społecznych etykiet. Gitarzysta, który ma potencjał, by stać się gwiazdą rocka, może przez całe życie grać na ulicy z powodu braku pewności siebie i siły przebicia. Wielu ludzi o wysokiej inteligencji nie potrafiło nawiązać relacji ze społeczeństwem. Zdarza się, że geniusz wie wszystko o inżynierii genetycznej, ale nie ma pojęcia, jak zachować się podczas grilla.